coś malutka. Woda do wymiany, tak? Dobrze, teraz miseczka. Wciąż wybieram jedno z dwóch, moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą stu, tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze, chętnie znajdę dla was czas. Jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził.
Chlebek pieczemy tak przynajmniej raz w tygodniu. Właśnie nam się skończył wczoraj. Ciasto bardzo ładnie wyrosło. Sprężyste, widać, że się nie klei. Będzie dobry chlebek. O, tak się ustawi. Dobrze. Kurczaczki już mają wysprzątane. Zmieniona słoma. Czyściutko. Kaczuszka pierwsza. Proszę Państwa. Kaczuszka druga już ci daje twoich towarzyszy. Kaczki. Macie świeżo, czysto, pachnąco. No chodź. Może wodę trzeba, wiesz co, przesunąć, żeby był dostęp. Aha, do tych. Do tego pieńka, który tak lubią. Można odsunąć w ogóle tę wodę w drugi róg od jedzenia, dlatego że kaczki bardzo brudzą wodę. A może, wiesz? Dlatego, może. Że one jedzą i od razu piją. Ten dziobek jeszcze mają w wodzie. O, tu może będzie lepiej. Bo tak trzeba im wodę wymieniać kilka razy dziennie. No i nasza króliczka już jest na wolności. To jest, kochani, kolejna pryzma kompostowa. Pierwsza już jest. No, jest prawie gotowa. Prawie gotowa. Od rana do wieczora w zasadzie. Tak. A i dnia brakuje. Żeby nie było zaległości. Dzisiaj Krzyś zrobił przygotowanie pod tę 13-metrową grządkę, ponieważ mamy tyle rozsad, tyle planów, że nasz główny warzywnik nie wystarczy. I teraz tu usunąłeś darń? Tak, usunąłem darń. No niestety nie było czasu na to, żeby robić to tradycyjnie tak jak robimy, czyli kartony, odpadki kuchenne i to wszystko inne, więc zmuszeni byliśmy usunąć. Zmuszony byłem i zmuszony byłem przez żonę usunąć. No, nie zdążylibyśmy tego zrobić po prostu. I nie przekopując oczywiście, tylko było w tej chwili. Wyjąłeś te trawy. Tak, wyjąłem te trawy i zaraz wam pokażę, gdzie te trawy poszły. Idzie obornik, na to pójdzie ziemia. I obramówka dookoła z drewna. Tak, i tutaj będą rosły kapusty. Nie zdążylibyśmy, nie to, że my byśmy nie zdążyli zrobić takiej grządki lasagniowej, tylko ona byłaby zbyt świeża, żeby włożyć tutaj nasiona czy rozsady. Dlatego to dzisiaj jest kawał ciężkiej pracy, natomiast ta darń powędrowała na podwaliny wału. Tak, i tutaj teraz mamy podwaliny wału. Tu pod tą darnią są różne drobne gałązki. To jest zaledwie tylko coś, co wytycza trap całego tego wału, bo też teraz, gdy jest taki ogrom pracy do 15 maja, to nie zdołamy zrobić wału
więc będziemy się tym zajmować później. Posadziłam też w grządkach, które są ostatecznie dedykowane pomidorom i ogórkom. Na razie posadziłam groszek i w każdej tej grządce jest taki rząd groszku. Tutaj mi brakło, bo groszek kiełkuje, a nie chciałam wkładać ziarenek, tylko żeby szybciej rosły rośliny. A tu kilkanaście dni temu przy okazji sadzenia chyba marchwi i pietruszki powkładaliśmy w różne miejsca nasiona bobu. I ten bób już właśnie, bobu z nasion, i ten bób już zaczyna właśnie kiełkować. A kiedy przyjdą tutaj pomidory, to miejmy nadzieję, że już groszek będzie zjedzony. Wtedy tylko odetniemy górną część, zostawiając korzenie w glebie, bo to jest roślina, która dostarcza innym, następującym, czy w towarzystwie rosnącym tak ważnego azotu. I przy koszeniu trawy wiele takich placków pozostawiam nienaruszonych. Po to, żeby te małe istoty, które mieszkają tutaj, miały gdzie się po prostu schować. I takich placków naprawdę jest bardzo dużo, a poza tym one bardzo ładnie wyglądają, bo w większości tu jest pesz. I pesz naprawdę jest bardzo piękną rośliną. No i to nam się bardzo podoba. Kochani, nasza praca, te pryzmy kompostowe i grządki, kompostownik, nie byłoby możliwe do wykonania, gdyby nie Ula, właścicielka stacji Polana koło Sulejowa. Dziękujemy jej i jej pracownicom, że tak skrzętnie segregują odpadki i co jakiś czas po większej imprezie dostajemy właśnie taki zestaw wiader pełen posortowanych odpadków. Bardzo serdecznie dziękujemy. Kochani, mam mnóstwo swoich rozsad kwiatów i nasion kwiatów i obiecałam sobie, że nie będę kupować żadnych kwiatów. I pierwszy raz obietnicę złamałam, kupując te piękne bratki, które są tuż właśnie tu na tym ogrodzeniu zagrody dla zwierząt. A dzisiaj rano niestety drugi raz złamałam swoją obietnicę, kupując pelargonię. Człowiek nie powinien chyba chodzić do takich sklepów. A tu mamy króliczkę, która nie ma jeszcze imienia, bo jest z nami od dzisiaj, ale na pewno pomożecie nam to imię wybrać. O, bardzo chętnie by wyszła, żeby skubać dalej trawkę albo mlecze, której mniszki lekarskie, które jej bardzo smakują. A ty, kochanie, dzisiaj zrobiłeś taką budkę na szybko. I co ciekawe, od razu ją polubiła. Praktycznie postawiłem i od razu weszła do tej budki. I tak w zasadzie nam, kochani, upłynął dzisiejszy dzień, w zasadzie od południa. Bardzo pracowicie, jest tu dużo pracy, takiej fizycznej. Dlatego po całym dniu to człowiek się w zasadzie nadaje tylko pod prysznic. I ani fryzura, ani makijaż, ani manikir. Małgosia mówi, nie nagrywaj, przecież nie jestem dzisiaj umalowana, uczesana. Ale chcemy wam pokazać dzień powszedni, tak jak jest w rzeczywistości. No, jeżeli planujemy pracę tylko w ogrodzie, no to nie stroimy się, nie malujemy się. Znaczy, ja się nie maluję. Znaczy, ja się trochę podmalowałam, przyznam, ale włosów dzisiaj mi nie robiły. No nie. No właśnie. Ale jest zadowolenie i szczęście, jak się patrzy na to wszystko, zwłaszcza z góry, na ten cały ogród, jak to wszystko pięknie kwitnie, rośnie. Miód na serce. No i kochani, zakończenie dnia. Powinna być obiadokolacja.
czyli godzina 16-17. Dzisiaj jest godzina już po 18. Tak. Ale i tak jest cudownie. Jest piękna pogoda. Jemy kolację z naszą króliczką. Króliczka wskakuje, wyskakuje do domku. A jutro od samego rana kolejny piękny dzień. I kolejna praca. Ale cudowna praca. Właśnie. Bardzo to lubimy, ten wysiłek fizyczny. Po prostu uwielbiamy. Mimo że jesteśmy takimi dziadkami już, to jednak... Tak. Tu boli, tam boli, tak, trzeba odpocząć co zaboli. Chwilę. Ale chciałbyś zamiast tego karnet na siłownię? To jest odpowiedź. Tu mam siłownię. A, prawdziwą właśnie. Siłownię. Właśnie. Tak. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, I'm okej, world is happy. Stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej, świat się cieszy z pracy mej.